Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu króla. W poprzednim odcinku udało nam się uzyskać dostęp do zamku. Rozmawialiśmy z gubernatorem, teraz już nazywanym władcą również. Z magiem wody rozmawialiśmy, z Janusem, czyli podwładnym tego gubernatora, całego władcy. I uzyskaliśmy informacje na temat tego, że złodziej ukradł amulet temu magowi wody. W sumie informacje, po prostu dowiedzieliśmy się, co temu Telemowi ten złodziej ukradł i musimy iść do karczmy, popytać i tam może ktoś coś tam będzie wiedział. Ale zanim jeszcze zaczniemy zabierać się za te zadanka, to miałem sprawdzić właśnie te wieże, które są tutaj już w zamku. Jak mamy tutaj dostęp, no to wiadomo, trzeba to zacząć sobie oczywiście robić. Także mamy jakiś kufer tu na samym początku. Zobaczmy. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Zobaczmy, co my tutaj będziemy mogli znaleźć. Dobra, to jest samo złoto. Tu widzimy jakiś miecz. Szpada mistrza. Właśnie o tym coś tam była mowa. I na tą szpadę, wow, długość 100. To też jest bardzo ważne. Wyobrażenia cięte 100. Czyli będziemy mieli no 10 więcej, ale bonusu też do jednoręki 2 więcej. No i ta długość 30 aż więcej, także no te 10 punktów zręczności trzeba wbić. Zaraz będziemy mieli tak naprawdę poziom 16, więc myślę, że można by było już tą zręczność podbić sobie do 60, bo mamy akurat 50. Bo już jest 5 za 10 punktów. I resztę, jak już tam kolejny jeszcze poziom wbijemy, no to przeznaczymy na myślistwo i tak dalej, żeby no właśnie je mieć. Także fajnie właśnie o tym mieczu coś tam była mowa. A tu jest loch, myślę, że tam mają loch, bo tam podziemia jakieś coś tam, nie wiem. Bo właśnie o tym mieczu była mowa, a tu jest otwarte, czyli nikogo tu pewnie nie przytrzymują, prosta sprawa, nie? O tamtym mieczu była mowa właśnie, co zebraliśmy i fajnie, fajnie, dobra. Czy tutaj na górze coś znajdziemy? Nie, ale mam jeszcze tamte wieże inne. Nie wiem, czy mamy dostęp do nich, w sensie, czy są pootwierane i tak dalej. Zobaczymy. No i spróbujemy zrobić to zadanie z tym złodziejem, co nie? Ej, tu jest otwarte. Kwarcyt, dużo kwarcytu i smoła, jakieś tam żarcie. Kufer otwarty, przemiana chrząszcza, pierścień szybkości 2. Oczywiście notatka to jest. Tę kartkę znalazłem w zamku Tamory. Zarządca Bruno wesprze mój eksperyment. Niestety ustaliłem, że nie należy mu ufać. Chce mnie oszukać i zabrać mi pierścień. Dowiedziałem się od Telema. Radził mi popłynąć na wyspę Adarmos. Tam zrobię pierścień. No cóż, potajemnie nocą opuszczę Tamorę. Berengar, czyli następną notatkę na temat tego pierścienia odnajdziemy na Adarmos, na kolejnej prawdopodobnie wyspie. Dobra, czyli to się będzie ciągło przez jakiś tam czas z nami, spoko. Ale fajnie, że tutaj zajrzeliśmy, zapasy bełtów i znaleźliśmy tą notatkę, czyli no w sumie jakbyśmy tu tak naprawdę nie weszli, to myślę, że te zadanie mogłoby się nam zablokować, tak mi się wydaje. No bo jeżeli nie dostalibyśmy wpisu tego drugiego, czyli tego teraz, którego dostaliśmy, który dostaliśmy, no to następnych chyba nie moglibyśmy tak sobie normalnie, wiecie, z łatwością zdobywać. Nie wiem, ale dobrze, że po prostu to mamy. Tutaj nie idziemy, bo to jest jakby wejście już do samego zamku. Jeszcze trzeba wejść. Tutaj coś jest otwarte, nikogo tu w ogóle nie ma. Ugotowana szynka, zupa serowa, marchewkowa, serowa, farmerska szynka, farmerski chleb. 30 to leczy. Zupa serowa setka. Dobra. Idziemy jeszcze na górę. Farmerska zupa z chlebem. Zupa kiełbasiana. Ale to kurde tak dziwnie. Zupa z chlebem bardzo mało leczy, 12. A za to kiełbasiana. O wiele więcej kalorii, to już leczy 120, nie? Zupa cebulowa. Też tak słabo troszkę. Wybaczcie, może będzie słychać moje psy, orkowe psy w tle, także wybaczcie, bo tam coś musiały usłyszeć i szczekają sobie trochę, ale to myślę, że minie im zaraz.
No to widzę, że jakieś tortury się odbywały. Dobra, idziemy stąd, tu nic nie ma. Szkoda czasu, idziemy dalej w takim razie. Jak najszybciej chcę to oczywiście zrobić. I ta wieża też jest już jakby spoko, dobra. Jeszcze coś widzę. A tu bełty prawdopodobnie, tak? No, strzały. Jeden jest pod trawą, którego nie możemy zebrać. Przycisk. Jak to czym? Rączką naciśnij ten przycisk. Czy to jest córka króla? Czy tam? Tak, chyba córka. Chyba o niej wspominał. Trzeba ją odwiedzić. Okej, czyli to jest... przejście. Dobra, tu jest odblokowane. Okej, czyli tu możemy pójść, bo tu jeszcze nie byliśmy. A, dobra, wiem dlaczego psy sobie śpiewają, bo jedzie jakiś tam... jakaś karetka czy coś, także sorry. Mam nadzieję, że troszkę ta muzyka, efekty dźwiękowe i tak dalej troszkę to zagłuszą, ale nie jest tak źle. Dobra. I tutaj... na dole trzeba wejść tam. Okej, spoko, ale tutaj coś leży. Myślę, że możemy stąd iść. Jak na początku odcinka taki... takiego troszkę szpiegowania mamy. Ale dobra, chyba to wszystko. Jeżeli nie, to jeszcze tam skoczymy, ale raczej chyba to wszystko, to co chciałem sprawdzić, no jeszcze prócz tego miejsca, nie? Także zobaczmy, tutaj to było otwarte, było. W sensie nie zamknięte na żaden klucz i tak dalej, nikogo tu nie ma, bierzemy wszystko. Dobra. Mogę to wziąć, spoko. Okej, idziemy w takim razie do tej karczmy, bo mieliśmy to... zrobić, tak? Zaczekajcie. Znaczy tutaj nie jest w sumie opisane to, ale mówił nam o tym mag wody, któremu coś tam ukradli ten amulet i coś tam. Znaczy amulet, więc idziemy tutaj. No dokładnie jest. Was weißt du über den Vorfall? Was für ein Vorfall? Der Wassermagier Telem wurde bestohlen. Hast du irgendetwas gesehen oder gehört? Nein. Habe ich nicht. Und wenn, dann würde ich mich raushalten. No to nie wie, czy nie chce się po prostu w tym mieszać i wie. To jest różnica. Myślę, że to jest ta druga opcja, że wie coś, ale jednak się nie chce mieszać. Weißt du wirklich nichts? Nein, verdammt, du gehst mir langsam auf die Nerven, Junge. Geh zu Josef, der weiß bestimmt etwas. Dobra, do Józka musimy w takim razie. Pójść. Czy coś mi jeszcze o Fulku powie? Powie. Über Fulko? Na schön. Viel kann ich dir aber nicht über ihn sagen. Der Bursche ist eines Tages hier aufgetaucht und wurde von Bruno kurz darauf zu seinem Berater ernannt. Seitdem gab es hier einige Veränderungen. Der Zugang zur Burg wurde verschlossen und Bruno bekam man noch seltener zu Gesicht als zuvor. Und mehr weißt du nicht über ihn? Zum Beispiel, woher er kam und was er hier will? Nein, tut mir leid. Keine Ahnung. Ich würde aber an deiner Stelle vorsichtig sein. Und wieso? Es wurde schon einer von Fulko eingebuchtet, der mit Bruno nur einmal sprechen wollte. So? Und was wurde aus dem Mann? Der sitzt immer noch im Kerker. Und so viel ich weiß, kommt der auch nicht so schnell da wieder raus. Wie? Und das nur, weil er mit Bruno sprechen wollte? So viel ich mitbekommen habe? Ja. Wo befindet sich der Kerker? Es ist der Turm an der hinteren Stadtmauer. Nicht zu verfehlen. No dobra, ale to i tak tam nie wejdziemy, no bo musielibyśmy mieć klucz, co nie? Dobra, musimy Józka odnaleźć, Josefa. Nie pamiętam, który to był dokładnie, więc muszę sobie tak zerknąć. To był Adam, to wiem. To mi się tak spamiętało, Klaus. A to widzę, nam zadanie też padło z tym więźniem, okej. A tu był, okej, spoko. Man hat mir in der Stadt gesagt, dass du etwas über den Diebstahl weißt. Stimmt das? Hey, woher weißt du davon? Das Ganze sollte doch geheim bleiben. Geheim? Naja, Klaus hat mich gebeten, den Fall zu übernehmen. Auch der Barkeeper meinte, du könntest etwas wissen. So, und das soll ich dir glauben?
Tak, masz mich po prostu uwierzyć. Na toll. Soll ich dir etwa einen Beweis bringen, dass ich wirklich von Klaus komme? Gute Idee. Ja, mach das. Dann gebe ich dir auch meine Informationen. Dlaczego nasza postać nie powiedziała tak? Możesz mi uwierzyć. I zaproponowała mu samemu, żebyśmy dowód przynieśli. Tak to może by się jednak udało. To obejść. Józef vertraut mir nicht. No dobra, od razu dostaliśmy. Dieser verdammte Drecksack. Na, dann nimm hier diesen Brief als Bestätigung. Dobra, dobra, myślałem, że będziemy musieli coś tam jeszcze zrobić, nie wiadomo co, ale dobra, mamy to potwierdzenie, spoko. Hier hast du deinen Beweis. Zeig her. Das sieht gut aus. In Ordnung. Ich glaube dir. Was ist nun mit deinen Informationen? Ah ja, also. Ich stand wie immer hier und habe aufgepasst, dass keiner in die Stadt hineingeht, der nicht hinein soll. Dann plötzlich rannte eine dunkle Gestalt an mir vorbei. Ich nahm natürlich sofort die Verfolgung auf, denn so etwas geht natürlich nicht. Aber der Kerl rannte immer weiter in den Wald hinein. Da hörte ich schließlich auf, ihn weiter zu verfolgen. Eine dunkle Gestalt? Du hast ihn also nicht erkannt? Nein, leider nicht. Weißt du noch, wohin die Gestalt gelaufen ist? Ja, ich habe gesehen, wie sie in Richtung des großen Berges gerannt ist. Gut. Weißt du vielleicht, ob es dort ein Versteck gibt? Leider nein. Aber frag mal Adam, der kennt sich ja ziemlich gut aus. Dobra, dzięki za damę, musimy porozmawiać w stronę Wielkiej Góry. Dobra. Zobaczymy, co nam Adam powie. Gibt es eigentlich in den Bergen, die im großen Wald liegen, eine Menge Verstecke? Eine Menge Verstecke? Nein, dafür sind die Berge einfach zu klein. Ich suche einen Dieb. Hast du keine Idee, wo man sich in den Bergen verbergen könnte? Nun, am Fuß des Berges gibt es eine Höhle. Vielleicht hat sich ja der Dieb dort versteckt. Eine Höhle? Das könnte sein. Danke für den Tipp. Dobra, czy jest tam jakaś jaskinia? Na to wychodzi. To myślę, że nam może wystarczyć, tylko zaczekajcie, czy... Wielka Góra. Tutaj coś było tam niby oznaczone właśnie, że Góry Zachodnie, więc to chyba o to by chodziło, nie? Jest jaskinia też. Złodzi. Pamiętam, jak myśliwy Hans opowiadał mi, że między obozami orkowych najemników w lesie i w mieście u podnóża małej góry powinno się znajdować jaskinia, w której może przebywać Igor. Muszę sprawdzić tego Igora. Igor w ogóle mówił ktoś coś na temat tego, jak ma na imię? Igor? Że taki wpis mamy? Dziwne. Albo po prostu przeoczyłem to, że ktoś mówił, że takie ma imię ten... Jak? W ogóle Igor... Chwila. Jakaś ciemna postać, strażnik widział jakąś ciemną postać, rzucił się na nią, on później zaczął uciekać. Skąd oni wiedzą, jak ma... na imię. Albo... nie wiem. Albo ja się pogubiłem, albo... coś... no, może ja się pogubiłem. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. No teraz mi się przypomniało, że... tak, dobra, ja się pogubiłem. Teraz mi się przypomniało, że myśliwy właśnie mówił o tym gościu w jaskini, która jest tutaj i jest ona oznaczona właśnie. I chodzi o to. O tę jaskinię nawet, która jest oznaczona właśnie, mówię, na mapie, czyli chodzi o to, bo kiedyś, znaczy kiedyś, no jakiś czas temu, ostatnio w sumie, go mijaliśmy tutaj, byliśmy u niego, nie chciał tak za bardzo z nami gadać, czyli dobra, ja przez chwilę pomyłkę miałem, ale wszystko już jest git. Czyli tu jest ten gościu, nie? Rück Telens Amulett heraus. Ich weiß nicht, wovon du redest, Mann. Das weißt du ganz genau. Also heraus mit dem Ding. Hey, ich sagte dir bereits, dass ich das Ding nicht habe. Und nun verpiss dich. Na schön. Anscheinend verstehst du nur Gewalt, was? Kannst es ja mal versuchen, Kleiner. Fang aber nachher nicht zu weinen an, klar? Wehr dich. Komm her, Penner. Dobra, dawaj. Czy taki mocnyś będziesz, czy nie będziesz mocnyś? No coś tam mi uderzył, ja na razie nie mogę go za bardzo trafić takim mocniejszym ciosem, można rzec.
sumie też, na szczęście, chyba. Co jest, kurde? Dawaj. Dobra. Trochę jeszcze pod koniec zblokało. No i mamy to, amulet magii Telema. Mamy to wszystko. Znaczy wszystko, no mamy ten amulet. Prosta sprawa. Miał to po prostu przy sobie. Fajną nagrodę w ogóle dostaniemy, tam jakieś mikstury, ale... 400 golda też, bo ostatnio tam na zbrojkę się wydało 200, tam do questa trzeba było 500. No to tam fajnie, że trochę tam wpadnie też go z powrotem. Amulet, który już zebrałem od ciebie. Mam nadzieję, że... Bo tutaj jakbym go nie zabrał, to może by była jakaś opcja dialogowa na temat tego i mam nadzieję, że tutaj nic się nie zepsuło, że w taki sposób sobie go po prostu odebrałem, ten amulet, nie? Że jak leżał, nie wiem. Ja no raczej nie. Więc idźmy od razu do tego maga. Co tu robi ten strażnik? Hej! Po prostu sobie stoi, rozumiem? Ale dobrze, że tutaj stoisz, bo możemy cię okraść. 55 golda, 100 sztuk. To znaczy 100 expa, czy tam 110, fajnie. No dobra, idziemy do maga w takim razie, no i... Też tam jakiś expik wpadnie na pewno. No tak, ten mnie tutaj zawsze zaczepia, jak zbyt blisko podejdziemy. Jakiś tam expik na pewno wpadnie, także fajnie, fajnie, dobra. Chyba tutaj się szło. Tak, raczej tak. Na górę i jeszcze wyżej i on był tutaj, a to było w ogóle, no właśnie, zamknięte. No nic, dobra. Czy coś tutaj się, kurde, tak słyszę, jakieś wstrząsy, a tu to mag. Hier bring ich dir dein Amulett. Sehr gut. Doch was ist mit dem Dieb? Der wird keinen Schaden mehr anrichten. Gut. Hier hast du wie versprochen deine Belohnung. No nie wiem, czy byłbym taki pewny, że nikogo nie więcej nie okradnie, bo tylko po prostu został pobity i niekoniecznie to musiała być dla niego jakaś nauczka, no bo nadal żyje. Ich würde gerne etwas über den Stammler wissen. Über den Stammler? Wieso? Ich möchte den Fluch auf dem alten Friedhof brechen. So. Und warum? Schon seit Jahrhunderten treibt der Stammler auf dem Friedhof sein Unwesen. Aber keinen hat es bisher gestört. Nun, ich... Aha. Du weißt also selber nicht, warum du das Geheimnis des Stammlers ergründen willst, was? Nun, wahrscheinlich nur aus purer Neugier. Aha. Na, immerhin bist du ehrlich. Also, was willst du über den Stammler erfahren? Nun, zuerst einmal möchte ich wissen, wer er ist. Der Stammler ist ein Geist, der schon vor Hunderten von Jahren auf dem alten Friedhof sein Unwesen treibt. Daher wird der Friedhof gemieden. Tote entsteigen ihren Gräbern, wenn man die Ruhe des Stammlers stören will. Und jeden trifft ein furchtbarer Fluch, der es wagt, den Friedhof zu betreten. Was kannst du mir noch über den Stammler sagen? Als er noch lebte, war er mal ein Magier des Feuers gewesen. Wahrscheinlich verfügt deshalb sein Geist noch über so viel magische Kraft. Er hieß eigentlich Meister Berthold, wurde aber wegen eines Sprachfehlers schon zu Lebzeiten Berthold der Stammler genannt. Er entstammt einer wohlhabenden Familie, die dem Adel von Tamora angehörte. So diente Bertholds Familie seit langer Zeit den Nachkommen Harmons, den Königen von Tamora, als Ritter. Aus diesem Grund sollte auch Berthold, wie einst seine Väter, das Kriegshandwerk lernen, um als Ritter in den Dienst des Fürsten zu treten. Der junge Mann aber war weder stark noch ein geübter Kämpfer. Er war vielmehr schüchtern und ein eifriger Bücherleser. So interessierte er sich schon sehr früh für die magischen Schriften des Feuers und beschloss eines Tages, den Weg des Magiers zu gehen. Es dauerte allerdings eine Zeit, bis sich der damalige König Harmon IV. Endlich bereit erklärte, dieses zu akzeptieren. Er sah ein, dass aus Berthold niemals ein guter Kämpfer werden würde. Außerdem erkannte Harmon jetzt, dass dieser junge Mann ein herausragender Magier war, der sich auf allerlei Künste verstand. Berthold wurde nun der oberste Magier am Hof des Königs und konnte diesem dank seiner Künste oftmals helfen. Schließlich ernannte ihn Harmon IV. Zu seinem wichtigsten Berater. Und wie ging es weiter? Wie kam es, dass der Stammler zu einem Geist wurde? Das Unheil begann damit, als Berthold zum ersten Berater des Königs aufstieg. Bisher war nämlich der Hofmagier Abraxas der wichtigste Berater Harmon IV. Gewesen.
der sich nun von Berthold verdrängt fühlte. Er schmiedete ein Komplott gegen den neuen Hofmagier, indem er ihm Bücher der schwarzen Kunst zuspielte, denen sich Berthold unvorsichtigerweise beschäftigte. Leider führte er auch einige Experimente aus. Zum Beispiel das Beschwören von Untoten. Das reichte dann Abraxas als Beweis, um gegenüber dem König zu behaupten, dass Berthold mit Belia im Bunde sei. Und das wurde Abraxas so ohne weiteres geglaubt. Ja, denn Bertholds Gegner fädelte das Ganze so geschickt ein, dass es keinen Zweifel geben konnte. Berthold kam also vor Gericht. Was geschah mit ihm? Er wurde zum Tode verurteilt. Der Unglückliche beteuerte zwar immer wieder seine Unschuld, aber vergeblich. Das Urteil wurde vollstreckt. Eine traurige Geschichte. Wie aber kam es jetzt zum Fluch? In seiner Verzweiflung verfluchte Berthold Tormora, indem er erklärte, dass er fortan als ruheloser Geist umherschweifen will, um sich für dieses Urteil zu rächen. Zunächst wurde dem Fluch keine Beachtung geschenkt. Trotz seiner Vergehen wurde Berthold in der Gruft seiner Familie beigesetzt. Immerhin gehörte er einer angesehenen Familie an. Dann aber, eines Tages, vernahm man fürchterliche Geräusche aus der Familiengruft. Und kurze Zeit darauf entstiegen mehrere Tote aus ihren Gräbern. Von diesem Tage an war der Friedhof verflucht und wurde fortan gemieden. Hat denn niemand versucht, in die Gruft einzudringen? Nein. Niemand wagte es, Bertholds Ruhe zu stören. Dabei wäre es damals noch möglich gewesen, den Zugang zur Gruft zu öffnen, da noch ein Nachkomme von ihm lebte. Ein Nachkomme? Ja, der Sohn eines verarmten Vetters von ihm. Er erhielt damals den Schlüssel zur Gruft. So stand es zumindest in dem Tagebuch, das ich früher gelesen hatte. Ein Tagebuch? Von wem? Von diesem Nachkommen. Er hieß Rudolphus Vergil. Es muss irgendwo in der Bibliothek in der Burg zu finden sein. Wie? Es gibt hier eine Bibliothek? Ja, der Zugang zu dieser Bibliothek ist allerdings seit einigen Jahren auf Befehl Brunos verschlossen worden, da mal einige Bücher entwendet worden sind. Und wo ist dieser Schlüssel? Hat ihn vielleicht Bruno? Nein, das glaube ich nicht. Vielmehr könnte ihn der alte Bibliothekar bekommen haben. Der alte Adam. Der Name kommt mir bekannt vor. Kann schon sein. Der alte Adam wohnt unten in der Stadt. Du solltest mal mit ihm sprechen. No, kawał historii. Könntest du für mich noch einen Auftrag übernehmen? Um was geht es denn? In den südlichen Bergen der Insel gibt es nahe der Küste einen Adanus-Schrein. Dieser wird von den Bewohnern von Tamora regelmäßig besucht. Das heißt, seit letzter Zeit nicht mehr. Und warum nicht? Tja, wenn ich das nur wüsste. Aus irgendeinem Grund wird der Schrein gemieden. Da geht auf jeden Fall was nicht mit rechten Dingen zu. Finde heraus, was die Ursache ist. Wenn dir das gelingt, werde ich dir zur Belohnung 200 Goldstücke geben. Einverstanden? In Ordnung. Dobra, będziemy musieli też do ołtarza Danosa iść. No i kawał historii z tym Stammlerem. Ale nie wiedziałem, że Adam to jest stary bibliotekarz. Będzie trzeba mu... tam od razu ukraść. Będzie trzeba pożyczyć klucz od niego, chociaż nie wiem, czy nam da. No bo trzeba poczytać o tym. Taki jest cel jakby na razie, na samym początku. I zobaczymy, co to będzie. Ten jak się patrzy, no już kurde, nie przesadzaj gościu. Dobra, idźmy do Adama. Rozmawiamy z nim od razu. Fajnie, że nam jakby od razu drugi questik wpadł z tym ołtarzem. Także odwiedzimy ten ołtarz, zobaczymy jak to tam wygląda ładniej, dokładniej. No i zobaczmy jak to będzie z tym kluczem, czy da, czy nie da. Hast du den Schlüssel zur Burgbibliothek? Ja, aber wieso fragst du? Ich suche ein wichtiges Buch. Gib mir den Schlüssel. Hast du denn Brunus Erlaubnis? Denn nur wenn dieser zustimmt, bin ich bereit, dir den Schlüssel zu überlassen. Nun, ich... Ich merk schon, du hast nicht seine Erlaubnis. Tja, da bleibt dir nur eins. Sprech mit Bruno. Wenn er bereit ist, dir den Schlüssel zu überlassen, werde ich ihn dir geben. Ich warne dich aber. Komm nur zu mir, wenn du wirklich seine Erlaubnis hast. Ich finde es sehr schnell heraus, wenn du mich belügen solltest. No kurde, no nie wiem, czy to będzie łatwe, żeby takie pozwolenie właśnie dostać. Chociaż no, przecież badamy to wszystko, to nam pomoże zbadać tą całą... ten cały cmentarz. I tą akcję z tym Stammlerem. Nie wiem, zobaczymy. Ten gość musi stać przy nim.
Ey, Freundchen, du bist ja immer noch da. Habe ich dir nicht gesagt, dass du hier überflüssig bist? Doch, hast du. Aber ich gehe nicht, wann du willst, sondern wann ich will. Von mir aus. Du verlierst hier aber nur deine Zeit. Ich sagte ja bereits, dass wir jetzt unabhängig sind. Boten von König Roba sind unerwünscht. Wir könnten euch doch gegen die Orksöldner helfen. Danke, nicht nötig. Wir kommen auch alleine klar. Und es wäre gut für dich, wenn du das endlich begreifen würdest. Ich brauche eure Erlaubnis. Wofür? Ich benötige den Schlüssel für die Bibliothek. Adam will ihn mir aber nur geben, wenn ihr mir die Erlaubnis erteilt, diese betreten zu dürfen. Was hast du bitte schön in meiner Bibliothek zu suchen? Der Eintritt ist für jedermann verboten. Ich suche ein Buch. Ach, was du nicht sagst. Was denn für eins? Helem berichtete mir, dass ein Nachfahre des Stammlers ein Tagebuch verfasst hat, das angeblich in der Bibliothek zu finden sein soll. Na und? Was ist an diesem Buch denn so wichtig? Ich vermute, dass ich in diesem etwas Wichtiges über den Fluch auf dem Friedhof erfahre und damit den Stammler wirksam bekämpfen kann. Das wäre allerdings nicht schlecht. Dann hätte ich eine Sorge weniger. Ich kann also von Adam den Schlüssel bekommen? Ja, das kannst du. Sag Adam, dass ich es ausdrücklich befehle, dass du Zugang zu meiner Bibliothek erhältst. Allerdings, eine Bedingung hätte ich. Du musst die Sache auch zu Ende führen. Das heißt, es erreichen, dass der Spuk des Stammlers endlich beendet wird. Von mir aus. Abgemacht. Gut. Ich wäre dann auch bereit, dich angemessen zu belohnen. Und nun geh und hol dir den Schlüssel. No właśnie, będą mieli jedno zmartwienie mniej. Także na początku sobie pomyślałem, pewnie mi nie da tego klucza, ale w sumie przecież ja im pomogę z tym, więc czemu nie? No i spoko, mamy pozwolenie. Trochę mamy biegania, ale dobrze, że mamy ten przyspieszacz czasu, to nam to oczywiście pomaga bardzo. Zaoszczędza nam dużo czasu. No to Adam, daj mi klucz. Gib mir den Schlüssel zur Bibliothek. Der Statthalter gibt dir den ausdrücklichen Befehl hierzu. Ja, das klingt ganz nach Bruno. Hier hast du den Schlüssel. Bring aber in der Bibliothek bloß nichts durcheinander. Klar? Dobra, ale mi ktoś tam mówił, gdzie jest ta biblioteka dokładnie? Czy nie? Ej, ja mam kurde zadanie popsute jakieś. Co jest? Staruszka Griselda, no to tam na poprzedniej wyspie. Aha, no co zajebiście. No dobra, trudno się mówi. Myślałem, że nic takiego nie zepsułem. I myślałem, że wszystko tam zrobiłem, kurde. No nic. Zaczekajcie. Gdzie ona jest, ta biblioteka? Coś pisali, czy nie? Czy mówili? Biblioteka, coś tam. Chyba nie. No ale no, pewien klucz będzie pasował, nie? Tu wiemy, że po lewej stronie mamy loch. Tam dalej po prostu wieża, w której byliśmy. Tutaj również byliśmy, tutaj też byliśmy. Na dole. Niczego nie było. Dobra, to była jakaś sala tych tortur, czy coś takiego można powiedzieć. Czyli tutaj też nie. Tutaj też chyba nie. Raczej w zamku będzie, na zamku to znaczy. A nie, tutaj jest. Okej, czyli tutaj jest ta biblioteka. Nie wiem, jak oni będą reagować na to, jakbym sobie pozabierał właśnie jakieś księgi czy coś. Chyba nie będą nic mi mówić, nie? Tu dużo tego będzie. Bitwa o Warant, tam pierwszy, drugi. Pulpit. W sumie, dobra, coś tam o wodnym kręgu. A, o magii, o czarach, to znaczy z wodnego kręgu. Czytaj. Verstehe. Dobra, wiedza magiczna. Tu pisarski. Kroniki Tamory. Dobrze to brzmi. Poczytamy zaraz. Verstehe. I czy mamy już ten poziom wyżej? Nie, 73 punkty, 74.
To jeszcze trochę brakuje. No jedno takie przeczytanie. Grobowiec Sztamlera jest. Arkanu żywiołów, przepraszam. Tu jeszcze jest księga jakaś. O, teraz mamy... w końcu coś potrafię. 75 do 99 i nawet dostali się wpis. Informacje ogólne. Czy nie? To było magia, coś takiego, nie? Magia, czy wiedza magiczna? Nie no, tutaj nic nowego nie doszło. Znajomość magii, no to... Nie no, po prostu dostaliśmy wpis jakby. Nie wiem. Macie jakiś pomysł? Dostaliśmy niby wpis i tam było napisane, że magia chyba. Albo jakoś nie doczytałem, źle będę musiał też zobaczyć na filmie. Jak będzie gotowy. Dobra, później to sprawdzę. Nie chcę mi się teraz tak szukać, ale... Dobra. A, i tutaj po prostu... Dobra, czyli... Zerknijmy sobie na te księgi. No, wejdźmy na początku z tym, po co przyszliśmy, nie? Czyli... O tym grobowcu. Po tym, jak mój krewny, niegdyś szanowany mag Bertolt von Vergil umarł tak haniebną śmiercią i został pochowany w rodzinnej krypcie. Zabrałem kamień ogniskujący z grobowca i... Dalej mamy tam nieczytelne, szkoda. Zaraz potem schowałem kamień ogniskujący do swojego kufra, aby nikt obcy nie mógł się przydostać do grobowca. Tylko ciekawe, gdzie on ma ten kufer. Tenże Rudolf i Vergil napisał, że zabrał z grobowca Sztamlera kamień ogniskujący i schował go w swoim kufrze w jakimś leśnym domku, żeby nikt nie zakłócał spokoju jego przodków. W księdze był klucz. I jak sądzę, właśnie od tego kufra. Co się tyczy domku, należałoby zapytać Telema, gdzie to może być. Czyli Telem nam powie, może, gdzie będzie jakiś domek i my mamy klucz. Już. Tak. W leśnym domku. Jakiś tam... Dobra, zobaczmy. Bitwa Vara, no to takie... księgi z podstawki, tak mi się wydaje. To były, także to sobie przeklikamy po prostu. Ej, czekajcie. Jedynkę nacisnąłem, dwójkę nacisnąłem. Za dwójkę chyba nie dostałem expa, za jedynkę dostałem? W sensie tom? Nie wiem, dziwne. Dobra, arkanum żywiołów. O, plus 5 wiedzy magicznej. Magiczna ruda. Wiedza o wydobywaniu nam wpadła, fajnie. Teraz mamy 20, 20, 20. Ale to pewnie w rudzie tylko samej, nie? Lewy dolny róg. Dobra. Podręcznik o magii. Wiedza magiczna plus 5. Ej, tak w ogóle on zniknął, co prawda, ten podręcznik o magii, ale widziałem tam wartość 5000 chyba. Chyba, czy by nie lepiej było go sprzedać, bo może... Nie wiem. Ale mamy kroniki Tamory. Na początku był ogień, ale nie ogień naszego władcy Inosa, a ogień Beliara z wnętrza ziemi. Ogień stworzył wyspę, a właściwie wulkan, który był aktywny przez wiele wieków. Wewnątrz Wielkiej Góry Bóg Ciemności zbudował swój klasztor, chroniony przez zastępy wszelkiej maści stworzeń, opętanych rządzą niszczenia. Na przestrzeni wielu wieków, w epoce rządów Boga Ciemności, Tamora była miejscem siejącym strach wśród marynarzy i ze wszech miar unikanym. Nareszcie, z nastaniem epoki światła, nasz władca Inos zniszczył to źródło zła i z pomocą Adonosa zatopił wulkan aż pod dno morskie. Ale wyspa ocalała i choć chciał Inos ją zniszczyć, Adonos chciał jej zachowania. Po krótkiej sprzeczce bogów Inos poddał się, postanowił nadać Tamorze nowy wygląd. Niegdyś przeklęta wyspa teraz stała się oazą ciszy i spokoju, ochranianą przez Inosa i Adonosa. Kroniki Tamory, mamy z tym zadanie. Pierwszy tom, było tam napisane, że wyspa została stworzona przez Beliara i była wulkanem. Interesujące, aby dowiedzieć się co było dalej, muszę poszukać następnego tomu. Dobra, czyli na Tamorze po prostu mamy takie kroniki na temat tej wyspy i gdzieś te kolejne tomy muszą być. Spoko. Nie wiem, co tu robiło surowe mięso. Ktoś sobie tam chyba przesiadywał. No dobra, możemy pójść... zapytać jeszcze tego maga, gdzie ten domek będzie. I sobie w następnym odcinku myślę, że tam pójdziemy już. Jak będzie wiedział oczywiście, chociaż tak mniej więcej czy coś, ale myślę, że powinien wiedzieć. Nie wiem, czy się tak pchać szybko do tego grobowca tam.
nie? Ich war in der Bibliothek und habe das Buch gefunden. Sehr gut. Und? Konntest dir weiterhelfen? Ich denke schon. In einem alten Haus im Wald soll sich in einer Truhe ein Fokus befinden, mit dessen Hilfe die Gruft zu öffnen ist. Ein altes Haus im Wald? Um eine Hütte wird es sich da wohl nicht handeln. Die sind gerade mal ein paar Jahrzehnte alt. Ich kenne nur ein Gebäude außerhalb der Stadt, das in Frage kommen wird. Und wo befindet sich dieses Gebäude? In den südlichen Bergen kommt man an diesem vorbei, wenn man den alten Wachturm, den man vom Strand aus sehen kann, aufsuchen will. Soviel ich aber weiß, wird dieses Haus noch bewohnt. Sonst wäre es ja auch schon längst verfallen. Und wer ist der Eigentümer? Das weiß ich nicht. Aber frage mal den Wirt in unserer Kneipe. Wenn es jemand auf Tamora weiß, dann er. No dobra, w takim razie będzie trzeba to sprawdzić. Ale tak to wiadomo, o jaki domek chodzi, także dobrze. Prześpimy się do rana, rozpadało się też mocno, chyba już nie pada. I dobra, myślę, że na tym sobie możemy zakończyć. Skoczymy sobie tam, nie wiem, czy tam do tego grobowca dotrzemy. Chociaż mi się wydaje, że chyba jeszcze za szybko. Ja się jakby nie bardzo chcę, bo może jeszcze to jest po prostu za wczesny etap i może za słaby będę. A druga sprawa to może jest taka, że po prostu będę coś miał zablokowane i będzie trzeba tam coś później zrobić z tym, nie wiem, zobaczymy. Ale na tym sobie zakończymy, także trzymajcie się, do kolejnego, cześć.